Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Już uruchomiliśmy nagrywanie, już zaczynamy webinar. Wiemy, że pewnie część z osób jeszcze będzie dołączać, bo to tak minuta po, ale też z uwagi na to, że Państwo już przyszli, że żeby też Państwo nie czekali, to my z Kasią nie będziemy już tutaj dawać takiego marginesu 5 minut, tylko będziemy po prostu zaczynać. Też ten webinar będzie nagrany właśnie po to, żeby go później opublikować, żeby mógł trafić do szerszej grupy odbiorców, więc jeżeli ktoś będzie chciał go z Państwa polecić znajomym, czy jeszcze raz coś obejrzeć, to proszę też na spokojnie pamiętać, że on będzie zapisany, wrzucony na YouTube. No i może już niesłusznie, bo zaczęłam mówić, ale standardowo jednak bym prosiła o tą informację, że mnie widać, słychać i Kasia tak samo, może Kasia też daj znać. Tak, dzień dobry, ja też się witam. Widać, słychać, super. To już jest taka standardowa formułka, którą każdy przerabia na webinarze, ale naprawdę nie byłoby to sensowne, gdybyśmy zaczęły, a okazałoby się, że tak nie jest, dlatego jakoś musiałyśmy też przez to przejść. I zanim przejdziemy do naszej prezentacji, do tego, z czym do Państwa przychodzimy, to chciałyśmy się krótko przedstawić. Ja nazywam się Anna Czołnik, jestem konsultantką telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 u nas w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawiam z dziećmi, konsultuję mailowo, udzielam takiej pomocy właśnie online i przez telefon i jestem psychologiem z wykształcenia. Jest ze mną koleżanka Kasia. Ja się nazywam Katarzyna Łęgnowska, tak jak Ania, jestem specjalistką w programie pomocy telefonicznej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracuję jako konsultantka, menedżerka dyżurów w telefonie zaufania 116-111 dla dzieci i młodzieży. Odpisuję też na maile wysyłane do nas przez dzieci. A poza taką ścieżką psychologiczną jestem także kulturoznawczynią i animatorką kultury. Super, dzięki Kasia. My, żeby też się Państwo nie zdziwili, będziemy prezentować na zmianę. Nie jest tak, że jedna z nas zacznie, druga z nas dokończy, tylko będziemy się przełączać, więc też aktywizujemy Państwa tymi swoimi zmianami i tym, że będziemy brać różne części. Ale ja chciałabym zacząć w ogóle od tego, dlaczego my się dzisiaj spotykamy i o czym ten nasz webinar będzie. Także tak słowem wstępu i też już rozpoczynając, my się spotykamy dzisiaj w ramach takiej drugiej odsłony kampanii LGBT plus ja. My jako fundacja mieliśmy taką kampanię LGBT plus ja, która była skierowana wtedy głównie do dzieci i młodzieży. Były materiały wrzucane u nas na Instagrama 116-111, a teraz mamy taką drugą odsłonę, która jest skierowana właśnie głównie do dorosłych, do rodziców, do nauczycieli. I ten dzisiejszy webinar właśnie odbywa się w ramach tej drugiej odsłony naszej kampanii, ale też zapraszamy Państwa do udziału w innych wydarzeniach, bo jest przygotowany szereg różnych działań. Są webinary, oprócz naszego też inne webinary, są scenariusze dla nauczycieli, także też spora dawka wiedzy, można z tego wszystkiego bezpłatnie korzystać. Ja odsyłam do strony LGBT plus ja, wszystko razem pisane, .fdds.pl. Na końcu wyświetlę tą stronę, także nie będę na razie pisać, ale będzie dla Państwa dostępna. I my z Kasią, jako że pracujemy w telefonie zaufania, chciałyśmy się podzielić z Państwem tą naszą perspektywą. Tytuł naszego wystąpienia to właśnie sytuacja dzieci i młodzieży LGBT plus w Polsce na podstawie doświadczeń z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, bo my pracujemy właśnie w ten sposób na co dzień, czyli przy telefonie, przy mailach i dzieci z nami dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi trudnościami, problemami i trochę tego rąbka tajemnicy dzisiaj chcemy Państwu uchylić. Podzielić się tym, jakie są te nasze doświadczenia. Zanim przejdziemy już do tego tematu, to jeszcze potrzebuję trochę dać znać, skąd nasz telefon, dlaczego, jak on działa, żeby też Państwa osadzić.
Nasz telefon działa, jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, która od 30 lat zajmuje się chronieniem dzieci przed przemocą. Jako fundacja prowadzimy różne działania i edukacyjne, profilaktyczne, żeby właśnie edukować na temat krzywdy dzieci i tego, jak do tej krzywdy nie dopuszczać, ale też pracujemy z dziećmi już pokrzywdzonymi przestępstwem. I jednym z działań naszej fundacji jest właśnie prowadzenie telefonu zaufania, w którym my pracujemy. Nasz telefon działa już od ponad 13 lat, także mamy też spore doświadczenie w prowadzeniu rozmów i odpisywaniu na wiadomości. I też za chwilkę jeszcze trochę o statystykach i o tym właśnie, jak ta praca wygląda. To, co jest jakoś ważne w ogóle w naszym temacie i ważne w tym, jak nasz telefon funkcjonuje, to właśnie te nasze zasady, sposób działania. I dlatego ja o tym mówię też tutaj na początku i to jakoś podkreślam, bo to się przekłada na to, jak dzieci reagują podczas rozmów. Nasz telefon jest przede wszystkim anonimowy i to właśnie wpływa na to, że dzieci czują się bezpiecznie, dzieci i młodzież. Jak do nas dzwonią, to są gotowe często powiedzieć o rzeczach, o których jeszcze nikt nie słyszał, albo o takich, o których boją się komuś powiedzieć. Mogą zobaczyć, jak zareaguje dorosły, mogą zobaczyć, co usłyszą w danym temacie, a jednocześnie, jeżeli poczułyby się w jakiś sposób zagrożone, czy wiedzą, że gdyby im się nie spodobała odpowiedź, to po prostu mogą się rozłączyć w każdej chwili, nie bez konsekwencji. I rzeczywiście ten telefon sprzyja temu, że dzieci się przed nami otwierają i czują się bezpiecznie w tym kontakcie. To, co jakoś się też wiąże z tym, że nasz telefon jest anonimowy, a słyszę, że ktoś mnie nie słyszy. Ja mam podłączony mikrofon i dostałam informację, że mnie słychać, więc obawiam się, Pani Magdaleno, że to gdzieś może być w ustawieniach Pani komputera. Jeżeli więcej osób ma taki problem, proszę pisać, ale z tego, co mi wiadomo, to powinno być mnie słychać. Wracając do tej anonimowości, to, co się jeszcze z tą anonimowością łączy, co wpływa na to, że dzieci się otwierają i dzielą z nami swoimi problemami, to jest to, że nasze rozmowy i korespondencja są poufne. Więc dzieci, które i młodzież, którzy się do nas odzywają, dostają taką informację, że to, czym się z nami dzielą, zostaje między nami. No i to też pozwala im poczuć się rzeczywiście jakoś bezpiecznie w tym kontakcie. Przy czym no jest taki jeden scenariusz, w którym my łamiemy tą zasadę, to za chwilkę do tego przejdę. Okej, oprócz anonimowości i tej dyskrecji, to taką też główną zasadą działania naszego telefonu jest to, że on jest bezpłatny, dzieci nic nie płacą za połączenie i działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To może część z Państwa wie, że jakiś czas temu to stało pod znakiem zapytania, ale udało się zebrać środki na działanie telefonu, także podkreślam, tak, działamy przez całą dobę codziennie. I przechodząc do tej wyjątkowej sytuacji, to moment, w którym my łamiemy tą zasadę dyskrecji, to jest moment bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby, która się z nami kontaktuje. Więc też udzielamy dzieciom takiej informacji, kiedy nas pytają, czy tutaj można porozmawiać o wszystkim i nikt się o tym nie dowie, że tak, że można porozmawiać o wszystkim. I jedyną sytuacją, w której my będziemy musieli złamać zasadę tej dyskrecji i poinformować kogoś o tym, o czym rozmawiamy, no to jest to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. No i my rzeczywiście w takich sytuacjach kontaktujemy się albo z otoczeniem takiego dziecka czy młodej osoby, albo ze służbami, po to, żeby po prostu zapewnić jej bezpieczeństwo i pomoc, jeżeli w tym momencie jej życie jest zagrożone. I tutaj mogą Państwo zobaczyć też statystyki z naszego telefonu. Mają Państwo zebrane statystyki z tych 13 lat, czyli od początku istnienia telefonu do końca 2021. I tutaj w pierwszej kolejności ilość połączeń, później ilość odpisanych od nas wiadomości i ilość interwencji ratujących życie.
A po prawej stronie statystyki za cały ostatni pełen miesiąc, dlatego są marcowe. I to, na co ja tutaj chcę zwrócić uwagę, no to oczywiście pokazuje, że mamy doświadczenie, bo odebraliśmy dużo takich połączeń, odpisaliśmy na wiele wiadomości i też nieraz niestety interweniowaliśmy, ale to, na czym chciałam się tutaj jakoś szczególnie skupić, to na tych interwencjach, bo w ciągu tych 13 lat, jeżeli by uśrednić ilość tych interwencji, to wychodzi, że przez 13 lat działania telefonu rocznie średnio takich interwencji było 246. No i oczywiście to się zmieniało, bo telefon nie od początku działał 24 na 7, więc też no, z czasem wydłużył działanie, wtedy tych interwencji pojawia się więcej statystycznie, ale generalnie przez 13 lat to będzie tak średnio 246 tych interwencji rocznie, gdyby to uśrednić. No a jak Państwo widzą te marcowe statystyki, no to samych interwencji w samym marcu było 97. I teraz rzeczywiście jest tak, że my mamy tak średnio 2-3 interwencje dziennie, czyli rocznie to będzie co najmniej 730, no to 246 kiedyś, a 730 widać, jak ta liczba niestety niepokojąco rośnie. I rzeczywiście z roku na rok mamy coraz więcej interwencji i coraz częściej musimy te działania podejmować. I przepraszam, jeszcze taka jedna techniczna sprawa, bo ja o tym nie powiedziałam. Chciałabym prosić, żeby Państwo zadawali pytania na czacie już w trakcie naszego wystąpienia. My odniesiemy się do tych pytań na koniec, żeby też byłoby nam trudno w międzyczasie, ale już jeżeli coś się Państwu pojawi do tego, co my piszemy, to mówimy, to proszę pisać. Nie te statystyki dotyczą telefonu w ogóle, tu mogę od razu odpowiedzieć do tych statystyk, nie tylko osób LGBT+. Także to są statystyki telefonu jako całości. Okej, w takim razie proszę zadawać pytania, będziemy je zbierać na koniec, a teraz oddaję głos Kasi, która powie o tym, z czym dzwonią dzieci, czym się z nami dzielą. Tak jak Ania pokazałaś, tych telefonów i dzieci, które potrzebują rozmowy, potrzebują wysłuchania ich przeżyć, wspólnego zastanowienia się nad wyzwaniami, z którymi się na co dzień mierzą, jest wiele i młode osoby dzwonią do nas z bardzo różnymi kwestiami. Często potrafią w tych rozmowach zaskoczyć nas takimi wątkami, które wprowadzają do rozmowy, ale tematy, które pojawiają się najczęściej, zdecydowanie można wyróżnić i o nich chciałabym też przez chwilę opowiedzieć. Jak Państwo widzą, takim najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest zdrowie psychiczne. Dzieci opowiadają o swoim samopoczuciu, o tym, jak to, jak się czują, wpływa na ich codzienność, także o tym, jak to doświadczenie codzienności przyczynia się do odczuwanego przez nich stresu, lęku, presji, napięcia, niekiedy smutku, ale też ulgi, radości, satysfakcji, bo zdarzają się też rozmowy, w których rozmawiamy o doświadczeniach pozytywnych. Drugi taki temat, który pojawia się bardzo często, to są relacje rodzinne. Dzieci i młodzież opowiadają przede wszystkim o sobie w relacjach z rodzicami, o tym, jak wygląda kontakt pomiędzy nimi a rodzicami, jak to na nich wpływa, ale mówią też o rodzeństwie, o dziadkach, wujkach, więc także o dalszej rodzinie. Bardzo często są to rozmowy o relacjach rówieśniczych, o przyjaźniach, o byciu w relacji romantycznej, o rozstaniach, o konfliktach, nieporozumieniach, też takich dobrych, wzmacniających doświadczeniach, ale też o trudnych, raniących w tych bardzo ważnych dla młodych osób relacjach. No i niestety bardzo często są to rozmowy o doświadczaniu przemocy, przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, doznawanej ze strony rówieśników, od osób dorosłych z rodziny, osób dorosłych z dalszego otoczenia. Piąty taki najpopularniejszy temat to jest seksualność i dojrzewanie. To są rozmowy, w których dzieci
potrzebują takiego zaspokojenia swojej ciekawości, ale też dzielą się różnymi niepokojami związanymi z tym, w jaki sposób zmienia się ich ciało, w jaki sposób odkrywają też swoje potrzeby związane z seksualnością, z dojrzewaniem. To są też często rozmowy, w których dzieci potrzebują informacji, szukają wiedzy. I szósty taki temat, który pojawia się u nas w telefonie najczęściej, to jest pomoc specjalistyczna. Dzieci opowiadają o tym, że chciałyby skorzystać z tej pomocy, że widzą taką potrzebę, że rozumieją, że jest to tak samo ważne jak korzystanie z pomocy specjalistycznej wtedy, kiedy coś dzieje się z naszą fizycznością, z naszym ciałem, ale w różnych sytuacjach i w różnych kontekstach okazuje się, że niejednokrotnie to osoby dorosłe jakoś nie rozumieją tej potrzeby, nie potrafią zapewnić dzieciom tej pomocy specjalistycznej. Oczywiście są to też często rozmowy, w których dzieci opowiadają o swoim lęku przed sięgnięciem po pomoc specjalistyczną, o takiej swojej trudności, o tym, że obawiają się tego, czują wobec tego jakąś niechęć, opór, mimo że na przykład ich otoczenie zachęcałoby ich do tego i zauważa taką potrzebę. I to jest takich sześć tematów, które rzeczywiście pojawiają się u nas najczęściej. Proszę o chwilkę cierpliwości. Tutaj, o, udało mi się zmienić slajd. Sześć tematów, które pojawiają się najczęściej w telefonie, a teraz na tym kolejnym slajdzie prezentuję Państwu sześć tematów, które pojawiają się najczęściej w telefonie w rozmowach z osobami LGBT+. Proszę zwrócić uwagę, że są to dokładnie te same tematy w takiej samej kolejności. I przy tym rozpoznaniu przez chwilkę chciałabym się zatrzymać, bo wydaje nam się to jakoś bardzo istotne, to rozpoznanie, że dzieci i młodzież nieheteronormatywne dzwonią z dokładnie tymi samymi potrzebami, z dokładnie tymi samymi wyzwaniami, opowiadając o tych samych trudnościach i potrzebach wieku dorastania. To, co by mogło wydawać się na pozór jakoś najbardziej charakterystyczną cechą tych osób młodych LGBT+, czyli ta seksualność, tożsamość płciowa, w rzeczywistości w tych naszych rozmowach słyszymy to bardzo wyraźnie, że okazuje się tylko jedną z bardzo wielu cech, które u tych dzieci się pojawiają. I wydaje się to o tyle ważne i warte podkreślenia, że być może też ze względu na kontekst społeczny, w którym wszyscy funkcjonujemy, łatwo jest przyjąć niekiedy takie wyobrażenie, że osoby LGBT+, to miałoby być jakieś inne osoby. Osoby, które różnią się od pozostałych osób młodych. Inne niemalże w takim egzotycznym sensie, z jakimś innym sposobem przeżywania codzienności, albo innym pakietem emocji, albo innymi cechami charakteru. Tymczasem ta cecha, która wyróżnia osobę LGBT+, czyli właśnie orientacja seksualna, czyli tożsamość płciowa, to jest jedna z bardzo wielu cech. No i właśnie taka narracja, w której okazuje się, że ta cecha staje się tak silnie eksponowana, że zaczynamy postrzegać taką młodą osobę przez pryzmat niemalże tylko tej jednej cechy, to jest właśnie narracja, sposób myślenia, który wynika z kontekstu społecznego, z tego, w jaki sposób też my jako społeczeństwo przywykliśmy mówić o doświadczeniach osób nieheteronormatywnych. Więc druga taka refleksja, która nasuwa się nam na podstawie naszych doświadczeń w rozmowach z dziećmi i z młodzieżą w telefonie zaufania, no to jest to, że z jednej strony ta nieheteronormatywność jest tylko jedną z wielu cech dzieci,
No ale z drugiej strony ten brak społecznej akceptacji, brak zrozumienia dla tej ich cechy często sprawia, że przemoc kierowana wobec osób LGBT+, w faktyczny, rzeczywisty sposób może zmieniać ich codzienność. Ponieważ obok tych wszystkich typowych dla młodzieży doświadczeń, z którymi dzwoni każda młoda osoba, dochodzi także doświadczenie przemocy ze względu na bycie w mniejszości. A to ma szereg konsekwencji. Rozmawiając z dziećmi w telefonie zaufania, widzimy, że podobnie jak osoby z innych grup mniejszościowych, osoby LGBT+, mogą doświadczać i często doświadczają stresu mniejszościowego, związanego z sytuacją społeczną, z uprzedzeniami, dyskryminacją, z którą się spotykają. I ważne wydaje się to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że to jest taki rodzaj stresu, który jest chroniczny, bo dzieci doświadczają go na każdym polu, zarówno w tym najbliższym otoczeniu, w rodzinach, w grupach rówieśniczych, ale też w przestrzeni społecznej, kiedy wychodzą, nie wiem, na ulicę, do centrum handlowego, przebywają w szkołach, ale też mogą spotkać się z różnymi uprzedzeniami, będąc w takim kontekście społecznym, słuchając na przykład wydarzeń medialnych, uczestnicząc w debatach prowadzonych jakoś na polu politycznym, cały czas są narażone na ten rodzaj stresu, na takie chroniczne doświadczenie tego stresu. No i ten stres jest dodatkowym obciążeniem psychicznym, dodatkowym do i tak wielu wyzwań, z którymi te osoby mierzą się w wieku nastoletnim. I tutaj oddaję Ci głos, Aniu, żebyś mogła opowiedzieć o tym, z jakimi reakcjami ze strony otoczenia spotykają się dzieci z doświadczeniem nieheteronormatywności. Dzięki, Kasiu. Tak, ja też widzę, że się pojawiają pytania na czacie. Bardzo za nie dziękujemy. Mamy je na uwadze, będziemy się do nich odnosić. Także proszę pisać i też na pewno do nich tutaj wrócimy. Teraz chwilę właśnie o tych reakcjach ze strony rówieśników, ze strony rodziny, pracowników szkoły, generalnie ze strony otoczenia dzieci LGBT+. No i niestety, tak jak tutaj Państwo mogą zobaczyć, no, ten obraz nie jest zbyt optymistyczny, przy czym ja od razu też muszę zaznaczyć, że oczywiście nasz telefon jest takim specyficznym miejscem, że do nas jednak dzwonią dzieci, u których coś się dzieje trudnego, które mają z czymś problem, które sobie z czymś nie radzą, co nie znaczy, że tak wygląda sytuacja wszystkich dzieci LGBT+ w Polsce, ale właśnie niestety te kontakty, które my mamy często w relacjach tych dzieci, to bardzo wybrzmiewa. I to są rzeczywiście jakieś takie punkty wspólne, które w tych rozmowach bardzo często się przewijają. No i tutaj na takim, to nie jest hierarchia, że jest na pierwszym miejscu ten brak akceptacji, bo wszystkie te elementy się przewijają, ale ten brak akceptacji jest rzeczywiście bardzo często, jest bardzo widoczny i dzieci, które do nas dzwonią, o nim mówią często w ogóle na początku rozmowy, mówią o tym, że właśnie nikt mnie nie akceptuje, nikt mnie nie przyjmuje, jestem traktowany inaczej, jak jakiś właśnie taki odmieniec, wyrzutek. Używają bardzo wiele różnych określeń, które zresztą no, często są po prostu zasłyszane z ich otoczenia. W każdym razie to jest taki brak akceptacji, który właśnie płynie ze strony otoczenia, ale też nierzadko też brak akceptacji, który płynie ze środka. To znaczy, kiedy dziecko słyszy o tym z różnych stron, że jest inne, że jest gorsze, że jest nie takie, to też niestety takie wyobrażenia mogą pojawiać się w nim, o nim samym.
No tutaj też dosyć dużą cegiełkę dokłada sytuacja w ogóle u nas w kraju i to, jak kultura w ogóle wpływa na to, jak postrzegamy osoby LGBT+. W każdym razie ten brak akceptacji, brak takiego przyjęcia mnie takim, jakim jestem, po prostu w pełni jako osobę, jako człowieka, niezależnie od moich cech, niezależnie od tego, jak się określam. Do tego niestety bardzo często dzieciom i młodzieży, która do nas dzwoni, brakuje i oni mówią o tym często właśnie na samym początku i to się przewija niestety przez całą rozmowę. Dalej mamy brak zrozumienia. To są takie reakcje jak: o co ci chodzi? Przecież ci przejdzie, nie przesadzaj, to minie. Dzieci słyszą, że to jest właśnie coś, co sobie wymyśliły, ale że to nie może być jakoś tam na dłużej. Takie raz, że brak zrozumienia, ale też takie umniejszanie tym odczuciom. Tutaj niestety jest to taka perspektywa, która też wywołuje w dziecku duże niezrozumienie, osamotnienie, takie poczucie, że nikt mnie nie rozumie, nikt jakoś nie potrafi przyjąć mnie i wysłuchać. Rzeczywiście takie doświadczenie, że ktoś wie lepiej, kim ja jestem i ktoś mi powie, kim ja jestem, no jest niezwykle trudne do przyjęcia dla każdego, ale też właśnie dla osób LGBT+. Dalej mamy odrzucenie. I tutaj znowu, to może być odrzucenie ze strony rodziny, ale może być ze strony rówieśników, może być ze strony szkoły, ze strony kraju, więc ja tak to podkreślam i powtarzam, bo tutaj też chodzi o to, żeby pokazać Państwu takie trochę poczucie osaczenia i tego, że często te osoby nie mają się do kogo zwrócić, a tych różnych reakcji doświadczają z bardzo różnych stron. I jeszcze w dodatku od środka, bo tutaj znowu może być takie odrzucenie, czy brak zrozumienia, czy brak akceptacji też wobec siebie samego. Więc też no to jest też taka specyficzna sytuacja, którą tutaj warto podkreślić. I przy tym odrzuceniu chciałabym też jakoś zwrócić uwagę na to, że właśnie takie wrogie nastawienie wobec osób LGBT+ w domu często utrudnia dzieciom rozmowę z rodzicem i wyautowanie się przed nimi. Kiedy dzieci słyszą na przykład różne nienawistne komentarze, czy jakieś homofobiczne żarty, czy transfobiczne żarty, kiedy rodzice jakoś komentują informacje na temat osób LGBT+, na przykład z telewizji, często w taki bardzo agresywny, wulgarny sposób, no to też dzieci czują się odrzucone pośrednio. To także rodzic może nawet nie wiedzieć, że to dziecko odrzuca czy wyklucza, ale komentując szerzej w ogóle sytuację osób LGBT+, też uderza bezpośrednio w swoje dziecko. Więc tutaj też jakoś tak uczulam, że należy uważać rzeczywiście na komentarze, na to, jak komentujemy różne informacje, bo też nigdy nie wiemy, z czym się mierzy to dziecko, które jest pod naszą opieką. I tutaj niekoniecznie mówię tylko o dzieciach rodziców, ale też o dzieciach w szkole czy w klasie. Dalej mamy wykluczenie i tutaj też jakoś chciałam zwrócić uwagę na taki przykład, bo jeżeli chodzi o takie wykluczenie właśnie w szkole, mieliśmy kontakt z chłopcem, który miał fajną, włączającą szkołę, która generalnie była akceptująca i czuł się w niej dobrze. To było liceum. Miał dobre doświadczenia, czuł się akceptowany, ale do czasu nadejścia studniówki, bo kiedy zgłosił, że chciałby pójść na tą studniówkę ze swoim chłopakiem, to już takiej zgody nie dostał i dostał jasną informację, że ma przyjść na tą studniówkę z dziewczyną, jeżeli chce przyjść. Więc tutaj takie wykluczanie właśnie przez szkołę, przez takie środowisko szkolne, przez instytucje, ale to też może być wykluczenie ze strony rodziny, rodziców. Dzieci często niestety słyszą, że nie mogą zawieść rodziców, że przecież mają mieć potomka, że rodzice chcą mieć wnuka, że
że nie mogą być tacy, a nie inni. I tutaj też jakoś ważne, że przy tym wykluczeniu chciałam się zatrzymać, bo myślę sobie, że to takie wykluczanie przez rówieśników, niewłączanie w grupę, przez rodzinę, przez szkołę, czy też jakoś przez nauczycieli jest dosyć jasne i warto je zaznaczyć, ale myślę, że tutaj jest taka jasność. Ale też chciałam powiedzieć o tym, że dzieci też często mówią o tym, że się czują wykluczone z kultury w ogóle, że czują, że na przykład nie ma słów, którymi mogą opisać siebie samych, że kiedy na przykład są w przestrzeni publicznej, to na przykład nie mogą wejść, osoby trans nie mogą wejść do toalety, do której czują, że chcieliby z niej skorzystać, czy też wypełniając jakieś kwestionariusze mają odpowiedź pan, pani, a na przykład jest to osoba niebinarna. Także tutaj też takie wykluczenie rzeczywiście z kultury, brak języka, żeby opisać siebie samego. No i niestety też w tych kwestiach tożsamościowych to wykluczenie czasem jest wobec siebie samego, tak? Czyli wykluczenie tego, kim jestem, nieprzyjmowanie swojej tożsamości. Okej. Dalej idąc tym tropem mamy unieważnianie i tutaj są znowu takie niestety częste teksty, które słyszą dzieci, że ci przejdzie, że to jest moda, że się naoglądałeś Netflixa i że sobie wymyśliłeś, ale że to nie jest nic na stałe i że teraz to wszyscy są LGBT+. Pewnie część z Państwa niestety też te różne teksty gdzieś w przestrzeni publicznej słyszała. Jeszcze takim niestety tekstem, który dalej pokutuje, który dzieci słyszą, to jest, że za moich czasów nie było osób LGBT+, albo było ich bardzo mało i to nie był problem, a teraz nagle jest ich tak dużo. Więc no to też jakoś wskazuje niestety na taką, no na brak edukacji, na małą świadomość, też o tym będzie mówiła więcej Kasia, ale no przykra nasza refleksja jest taka, że to nadal niestety się dzieje i dzieci się z tym mierzą. I dalej mamy zaprzeczanie, co ty sobie wymyślasz, teraz tak ci się wydaje, to nie może być prawda, wmówiłeś to sobie, zaprzeczanie tym odczuciom dziecka. To niestety często skutkuje tym, że dzieci same zaczynają się zastanawiać, jak to właściwie z nimi jest, no to kim one w końcu są, skoro rodzice, skoro otoczenie mówi im, że sobie coś wymyśliły, to może one rzeczywiście sobie coś wymyśliły, także tutaj też mogą być takie problemy z takim właśnie zrozumieniem samego siebie i ze swoją tożsamością i pytania, co jest ze mną nie tak, skoro mi się wydaje, że czuję się w ten, a nie inny sposób, a jednak całe otoczenie mówi mi, że powinienem czuć się inaczej. Także to niestety może mieć bardzo też takie poważne skutki w takich problemach tożsamościowych. I na koniec mamy przemoc. I to rzeczywiście jest cały szereg różnych zachowań. Mam wszystkie takie intencjonalne zachowania, które prowadzą do skrzywdzenia drugiej osoby, tutaj my mówimy o osobach LGBT+. I ja zacznę od tej przemocy psychicznej. Wszelkiego rodzaju wyśmiewanie, ośmieszanie, obrażanie, wyzywanie. I to ze strony rodziny, znowu rówieśników, ale też w takiej przestrzeni publicznej, czy też w szkole. I tu bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć taki specyficzny też rodzaj przemocy, którym są żarty transfobiczne i homofobiczne, na które na przykład nie ma reakcji, nie ma takiej jasno postawionej granicy, że my sobie nie żartujemy w ten sposób, że nas to nie bawi, nie ma przyzwolenia na takie żarty w naszym otoczeniu. No, jeżeli takie żarty się pojawiają, a ta granica nie jest postawiona, no to też osoby LGBT+, mimo że mogą nie być wyautowane i nikt może nie wiedzieć, że ten żart uderza w nich, no, czują się bezpośrednio skrzywdzone. Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc fizyczna, no i tutaj to jest popychanie, uderzanie, właśnie bicie,
jakieś też opluwanie, kopanie, no taka bardzo, bardzo konkretne zachowania, też jakoś niszczenie różnych przedmiotów drugiej osobie. Niestety też takie sytuacje, jak na przykład deptanie tęczowej torby, też o tym jakoś słyszeliśmy. Dalej mamy przemoc seksualną i tu szczególnie jakoś narażone są osoby trans, które słyszą, że są dziwolągami i niestety też te takie doświadczenia bezpośrednio właśnie z telefonu, gdzie osoby trans opowiadały o byciu rozbieranymi, żeby udowodnić, jakie są ich genitalia. Także to oczywiście też mogą być inne zachowania przemocowe w tej przemocy seksualnej, ale to jest jakiś taki przykład, który się rzeczywiście przewija i jest bardzo specyficzny. I tu mamy też zaniedbanie, to ze strony rodziny, gdzieś niezapewnianie swoim dzieciom tego, czego potrzebują, takich podstawowych potrzeb i też takie zaniedbanie emocjonalne. I przemoc rozmyta, która polega na tym, że to są takie pozornie przypadkowe zachowania, ale ich celem jest zranienie drugiej osoby. To mogą być różnego rodzaju aluzje, jakieś takie nastawianie jednej osoby przeciwko drugiej, zasłanianie się czyimś dobrem, że przecież ja coś tam ci powiedziałem, czy zrobiłem, żeby cię chronić, czy właśnie ci czegoś nie mówiłam, żeby cię ochronić, podczas kiedy intencja jest wręcz odwrotna. Wyjawianie sekretów, gdzieś też takie może mimochodem właśnie podzielenie się czymś, czym nie, ktoś nie powinien się dzielić, ale też brak równego traktowania i też takie wykluczanie i tutaj szczególnie właśnie z jakichś grup rówieśniczych, nie dodawanie do jakichś konwersacji, nie mówienie o jakichś eventach. Także to całe spektrum różnych zachowań, których doświadczają te osoby, ale o tej przemocy rozmytej też mówię, dlatego że ona często jest nie jest taka łatwa do wychwycenia. Po prostu jeżeli dziecko na przykład przychodzi i taką przemoc zgłasza, to może być trudno to uchwycić, trudno może być też temu dziecku to nazwać. Ono może mówić, że doświadcza przemocy, okej, ale to co się dzieje? I tak naprawdę może być mu trudno powiedzieć, na czym te różne zachowania polegają, ale ono czuje się skrzywdzone i czuje, że ta druga osoba jest nastawiona przeciwko niej. Okej. To mamy o tych reakcjach ze strony otoczenia, ale teraz jakoś takim wydaje nam się ważnym elementem jest to, jak to otoczenie i jak te reakcje otoczenia wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Bo rzeczywiście dzieci LGBT+ często wspominają o tym, że tego poczucia bezpieczeństwa im brakuje. I taką pierwszą rzeczą to jest poczucie osamotnienia, takie poczucie bycia właśnie wyrzutkiem, wykluczonym, takie poczucie, że zostaje się samemu z tym, co się u mnie dzieje. To też wywołuje duże poczucie bezradności, takie poczucie braku wsparcia i zasobów w postaci jakichś sprzyjających osób, które no, mogłyby mnie w tej sytuacji wesprzeć. Poza tym to też rodzi, poczucie bezradności było. Kolejna rzecz to jest ukrywanie tożsamości. Dzieci, które nie czują się bezpiecznie, ukrywają to, kim są, co z kolei daje im takie poczucie obciążenia tajemnicą, tego, że mają jakąś tajemnicę, którą tylko one znają, z którą się z nikim nie dzielą. No i też to mogą się bać tego, że ktoś się zorientuje, że tą tajemnicę odkryje, że coś zauważy, że oni się zdradzą. I takie poczucie i życie w takim lęku, że ktoś się dowie, kim ja naprawdę jestem, no jest mocno obciążające. I my często jesteśmy takim miejscem, które właśnie pozwala im powiedzieć, kim są naprawdę i pierwszy raz się tym z kimś podzielić. Także też
My często to rzeczywiście słyszymy, że no, nikomu nie mówiłam, ale że to jest jakoś dla mnie trudne i rzeczywiście słychać, że długo to dziecko było z tym samo. Jeżeli w tej kwestii właśnie poczucia bezpieczeństwa, tutaj jeszcze mówimy o tym braku zrozumienia dla swojej tożsamości. Zdarza się, że właśnie osoby LGBT plus mówią o takiej niechęci do samego siebie, takiej złości wobec siebie wręcz, takim poczuciu, że coś ze mną jest nie tak, że ja swoim zachowaniem, tym jaki jestem, jaka jestem i że o tym mówię, zawodzę swoich bliskich, że nie spełniam właśnie oczekiwań rodziców, nie robię tego, na czym im zależy, nie wypełniam swojej roli społecznej i jestem taką przyczyną jakichś trudności w rodzinie. Co też oczywiście nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli czują się nierozumiani przez innych i przez samych siebie. I tutaj to już jest trochę, z jednej strony ten lęk, to też jest o zdrowiu psychicznym, o którym za chwilę będzie mówić Kasia, ale tutaj ten lęk, o którym ja chciałam powiedzieć, to jest właśnie taki lęk przed byciem wśród innych. To znaczy, że dzieci LGBT plus często mówią nam, że obawiają się wyjścia do szkoły, wyjścia na ulicę. My też właśnie dostawaliśmy takie zgłoszenia, że dzieci boją się, że zostaną wyśmiane, obrażone, napadnięte, wyzwane w przestrzeni publicznej. Były sytuacje, że na przykład dzieci były ofiarami doświadczały takich ataków na przykład w tramwaju czy gdzieś w autobusie, przez to, że miały przypinkę tęczową czy torbę. No i tutaj niestety ta sytuacja społeczna, krajowa, to co gdzieś płynie ze strony mediów, bezpośrednio się na te lęki przekłada. Jeżeli jakieś transfobiczne czy homofobiczne treści są nagłaśniane w mediach, to my to naprawdę momentalnie też słyszymy w telefonie i ten lęk u dzieci się nasila, one o tym mówią. I też z tym i z całą tą sytuacją bezpośrednio się łączy ten brak, takie poczucie braku perspektyw w Polsce. Dzieci mówią, że właśnie nie czują się tu bezpiecznie, ale że też po prostu boją się zakładać rodziny, boją się tego, jak będą ich rodziny traktowane. Wiedzą też, że nie dostaną zgody na zawarcie związku małżeńskiego, a często jest tak, że tego chcą. Nie mogą przez to też wyrażać siebie, nie mogą żyć na swoich warunkach, więc nieraz nam mówią, piszą, że oni planują wyjazd z kraju, ślub za granicą, ułożenie sobie życia gdzie indziej, gdzie będą po prostu czuć się sobą. Także ten kontekst społeczny no, bezpośrednio wpływa na brak poczucia bezpieczeństwa i jest to taki kawałek, z którym właśnie mierzą się dzieci LGBT+, ale bardzo charakterystyczne dla nich, bo te wszystkie rzeczy, o których ja teraz mówiłam, no po części oczywiście mogą też dotyczyć inne dzieci, ale dzieci LGBT+ dotyczą szczególnie. Okej, to ja w takim razie teraz oddaję głos Kasi, która powie właśnie o już w takich konsekwencjach dla zdrowia psychicznego. Tak, te wszystkie no, zjawiska, o których Aniu opowiadałaś, mają oczywiście bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób dzieci i młodzież LGBT+ czują się na co dzień i ważne wydaje się to, żeby jakoś zebrać te wszystkie konsekwencje dla zdrowia psychicznego, o których wspominałyśmy do tej pory i żeby spojrzeć na nie całościowo, no bo rzeczywiście ich skala jest duża. W rozmowach z nami dzieci bardzo często mówią o obniżonym nastroju, o takim doświadczeniu smutku, o takich objawach sugerujących stany depresyjne, ale też często mówią wprost o depresji, jeśli miały już okazję współpracować z lekarzem psychiatrą i mają na przykład depresję stwierdzoną. Rozmawiamy też z dziećmi często o napięciu, które im towarzyszy, które bywa związane z lękiem o to, co może się stać, jeśli ktoś się dowie o ich orientacji,
jeśli ktoś się dowie o ich tożsamości płciowej, jeśli ta tajemnica, którą starają się skrywać, wyjdzie na jaw, albo w sytuacji, w której otoczenie jest świadome nieheteronormatywności dziecka, no to bardzo często mierzy się ono ze strachem przed tym, co się stanie, jeśli ta przemoc zostanie w niego wymierzona. Co się stanie, jeśli wyjdzie na ulicę, co się stanie, jeśli pójdzie do szkoły, jeśli to akurat szkoła jest takim środowiskiem, w którym dziecko jest jakoś wykluczane i doświadcza tej przemocy. To doświadczenie przemocy, bycia traktowanym bez szacunku, dzieci bardzo często uwewnętrzniają jako taki komunikat o samych sobie. O tym, że skoro inni traktują mnie w taki sposób, no to pewnie to jest informacja o mnie, o tym, że ze mną coś jest nie w porządku. I w związku z tym doświadczeniem przemocy osoby LGBT+ zaczynają myśleć sami o sobie jako o osobach bez wartości. Mają wrażenie, że coś jest z nimi nie tak, wyrażają takie przekonanie, że nie są warte zainteresowania, miłości ze strony rodziców, uwagi ze strony innych osób, także nauczycieli. Doświadczenie transseksualności, nie tylko oczywiście, ale ono bardzo często ma też związek z tym, w jaki sposób dzieci i młodzież zaczynają postrzegać własne ciało. Nie akceptują go, mają takie poczucie ciągłej niechęci czy wręcz nienawiści do swojego własnego ciała. I to cierpienie, na które składają się te wszystkie czynniki, bywa na tyle silne, na tyle przytłaczające, że doprowadza to często do pojawiania się myśli o skrzywdzeniu samego siebie, do samookaleczeń, ale także do planów odebrania sobie życia. No i rzeczywiście jest tak, że według badań 7 na 10 nastolatków z tej grupy w Polsce doświadcza przemocy homofobicznej i przemocy transfobicznej, a efektem tego jest fakt, że połowa z nich ma objawy depresji, a u 70% z nich pojawiają się myśli o odebraniu sobie życia. Część z tych osób odbiera sobie życie skutecznie. No i właśnie dlatego, że te konsekwencje są tak dotkliwe, bardzo ważne wydaje nam się to, żeby podkreślać również te rozmowy, które pojawiają się czasem w telefonie zaufania, i w których część dzieci opowiada o dorosłych osobach, które pomimo ich bardzo trudnych doświadczeń potrafiły realnie te dzieci wesprzeć. Więc trochę zmierzając już ku końcowi tego naszego dzisiejszego spotkania, chciałabym zasygnalizować, jaki obraz tych wspierających osób dorosłych wyłania się z opowieści dzieci. To są osoby, które są dostępne, dają dzieciom znać, że są, że można się do nich zwrócić ze swoją trudnością, można do nich przyjść. Mamy takie doświadczenie w telefonie, że kiedy pytamy dzieci o to, prosimy o to, żeby się zastanowiły, czy w ich otoczeniu jest taka osoba w szkole, która wydaje im się godna zaufania, do której mogłyby się zwrócić ze swoją trudnością, no to one sobie przypominają. No tak, rzeczywiście, pani na przykład od polskiego mówiła kiedyś, że gdyby coś ważnego się u nas działo, to do niej można przyjść. Więc to są osoby, które są dostępne, które też dają dzieciom znać o tym, że one są, że są tutaj po to, żeby można było do nich przyjść.
To są też takie osoby, które reagują na przemoc. Widząc jakiekolwiek przejawy tej przemocy, otwarcie mówią o tym, że się na nią nie zgadzają, wyciągają konsekwencje wobec sprawców też tej przemocy i są jakoś konsekwentne w tym reagowaniu, co daje taki sygnał osobom krzywdzonym, że one mają prawa, że tak, doświadczają przemocy, ale to, że jej doświadczają, nie jest w porządku, nie są same, są osoby, które będą razem z nimi szukać rozwiązań w tych bardzo trudnych sytuacjach, no i też to jest sygnał, że nie zasługują na przemoc, że nikt nie ma prawa ich poniżać, krzywdzić, że one same są godne szacunku. Więc każdy taki gest reagowania na jakiekolwiek formy przemocy, nawet takie wypowiedziane w żartach, bywa bardzo często dla tych dzieci sygnałem, że nie są same i że mogą liczyć właśnie na wspierającego dorosłego. Takie dorosłe osoby, które realnie potrafią wspierać młodzież LGBT+, to są także osoby, które często uznają, że dziecko jest ekspertem od samego siebie. To znaczy starają się nie decydować za dziecko, nie wychodzą z takiego założenia, że wiedzą, co jest dla dziecka ważne, że one wiedzą, co jest dziecku potrzebne, tylko starają się zadawać pytania, są ciekawe perspektywy dziecka, starają się ją zrozumieć, zamiast proponować dziecku, żeby ono przyjęło ich własną perspektywę. I wydają się być to też takie osoby, które są samoświadome, to znaczy takie, które z uważnością przyglądają się temu, co w nich samych może się pojawiać, kiedy są w relacjach, w kontakcie z uczniami LGBT+. I nad tym chciałabym się z Państwem przez chwileczkę zatrzymać, żeby podzielić się też takim naszym przemyśleniem, że to, że jakiś dorosły jest sojusznikiem osób LGBT+, i realnie je wspiera, to wcale nie musi oznaczać i niejednokrotnie nie oznacza, że jest całkowicie wolny od uprzedzeń czy stereotypów, bo też ten kontekst społeczny, w którym wszyscy wspólnie się znajdujemy, wpływa na nas i wpływa na nas często w taki sposób, że obok takiej autentycznej życzliwości, takiej intencji tego, żeby wspierać osoby LGBT, możemy mieć różne uprzedzenia. Może się w nas pojawiać też rodzaj jakiegoś lęku, takiego homofobicznego, transfobicznego. Mogą dochodzić w nas do głosu stereotypy, którymi jesteśmy otaczani. No i to jakoś wydaje się ważne, żeby mówić o tym, że to, że pojawia się w nas jakiś rodzaj lęku czy jakiś rodzaj trudnej emocji związanej z tym, że właśnie wybrzmiał nam w głowie jakiś stereotyp, który wielokrotnie słyszeliśmy, z którym się nie zgadzamy na poziomie być może intelektualnym, ale że jednak gdzieś on wpływa właśnie na przykład na ten lęk, to to, że doświadczamy tego rodzaju emocji, no to jakoś to nie oznacza, że wszystko zostało stracone i że nie możemy być już sojusznikami osób LGBT+, że nie możemy ich wspierać. To, co wydaje się jakoś cenne i to, co możemy robić wspólnie, no to właśnie taka uważność na to, co my sami przeżywamy, czego my sami doświadczamy. Też taka gotowość do tego, żeby pracować nad tym, co w nas się pojawia, nad różnego rodzaju stereotypami, które mogą w nas wybrzmiewać przez to, że jesteśmy nimi otaczani ze wszystkich stron i że one też gdzieś w związku z tym mogą się czasem w myślach czy w emocjach pojawić. I jakaś uważność na to, właśnie taka umiejętność samoświadomego obserwowania siebie może bardzo często wspierać nas w tym, żeby te myśli czy emocje nie przekładały się na zachowanie, nie przekładały się wtedy, kiedy jesteśmy w rozmowie z dzieckiem na to, co się w tej rozmowie, w tym kontakcie realnie dzieje.
tym, co możemy zrobić, co jest bardzo pomocne, jeśli chcemy sami siebie też odbarczać może właśnie z tych stereotypów, które w nas samych też się mogą pojawiać, no to jest sięganie po wiedzę, edukowanie siebie, takie nieustanne rozwijanie się, dowiadywanie się więcej o różnych rodzajach seksualności, o tożsamościach płciowych. Także edukowanie uczniów, rozmawianie z nimi, inicjowanie sytuacji, w których mogą się dowiadywać, lepiej rozumieć, zmniejszać też w ten sposób swój własny poziom lęku, który pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w kontakcie z czymś, z kimś, kto jest nam mało znany, jego cechy są dla nas mało zrozumiałe. I młode osoby LGBT+, często też podkreślają, że to, co jest dla nich cenne w relacjach z osobami dorosłymi, które odbierają jako wspierające, no to są takie postawy sojusznicze, takie okazywanie sojusznictwa, czyli takie sygnały pokazujące, że jestem po twojej stronie, jestem z tobą, to jaki jesteś jest dla mnie okej i będę to wspierał. No i tutaj te sposoby na okazywanie sojusznictwa mogą być bardzo różne. Czasem dzieci mówią o tym, że nawet takie błahe z pozoru gesty, jak noszenie jakiegoś przedmiotu, na przykład z flagą, dodaje im otuchy z flagą tęczową, dodaje im otuchy, dodaje im takiego poczucia, że właśnie nie są same, że oprócz tego, że różne osoby okazują im niechęć, no to są też osoby, które okazują im i chcą im okazywać wsparcie. No i część nauczycieli inicjuje też różne działania w szkołach, które można uznać za takie dobre praktyki. Jednym z takich działań był tak zwany tęczowy piątek, to była taka akcja zainicjowana przez kampanię przeciw homofobii, wzięło w niej udział kilkadziesiąt szkół i ona miała na celu okazywanie solidarności z osobami LGBT+, przez różne takie mniejsze i większe gesty. I tutaj patrząc też na godzinę, myślę, że będziemy musieli się na dzisiaj powoli zatrzymywać. Jeśli mieliby Państwo też chęć takiego wspólnego, dalszego przyglądania się temu, jak reagować na przemoc, jak stawać się sojusznikiem, sojuszniczką osób LGBT+, to bardzo zachęcamy Państwa do tego, żeby wzięli Państwo udział też w kolejnym spotkaniu, które jest zaplanowane na 26 kwietnia, o którym za chwilkę jeszcze powiemy. A teraz już tak na sam koniec i w duchu też takiej zachęty dla samej siebie, ale też takiego zachęcenia Państwa do tego, żebyśmy się edukowali właśnie, dowiadywali, rozumieli coraz więcej te potrzeby dzieci, te trudności, z którymi one się mierzą, to chciałabym polecić kilka źródeł informacji, z których bardzo zachęcam, żeby korzystać. Zachęcamy Państwa między innymi do korzystania z infolinii 800-100-100. To jest infolinia, która również jest prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i ona jest przeznaczona już tym razem nie dla dzieci, ale właśnie dla osób dorosłych, w tym dla nauczycieli, dla tych osób dorosłych, które potrzebują rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa dzieci, takiego wspólnego namysłu nad tym, jak to bezpieczeństwo można zapewnić. Bardzo polecamy też kampanię przeciw homofobii. Tutaj to jest ten drugi znaczek, który Państwo widzą. Ich strona internetowa to jest www.kph.org.pl i tutaj bardzo polecam zajrzeć rzeczywiście na tą ich stronę, dlatego że oni mają bardzo dużo broszur, publikacji dotyczących sytuacji osób LGBT+ w Polsce i też tego, jak konkretnie można te osoby wspierać, między innymi w szkołach.
Za chwileczkę opowiem Państwu jeszcze o tych pozostałych inicjatywach, o grupie Ponton, Transfuzji, Lambdzie, ale tutaj jeszcze w międzyczasie wyświetlę taki slajd, taki słowniczek, będzie można sobie sprawdzić, czy te pojęcia, które się tutaj pojawiają, są Państwu znane, być może jest coś, co jakoś nie jest jeszcze w Państwa słowniku i można sobie albo to włączyć do tego swojego słownika, do swojego rozumienia, albo po prostu odświeżyć sobie tą wiedzę. I tutaj właśnie to jest jedna z takich treści, które można znaleźć w materiałach kampanii przeciwko homofobii. Oni mają bardzo dużo naprawdę cennych broszur. To, co jakoś przekopiowałyśmy dla Państwa na zachętę właśnie z ich publikacji, to jest taki słowniczek. Pozostałe te miejsca, które polecamy, to jest także grupa Ponton, czyli takie miejsce, w którym można znaleźć wiele cennych informacji o seksualności, dojrzewaniu. Ich adres mailowy to jest www.ponton.org.pl. Polecamy także organizację Lambda, lambdawarszawa.org.pl. No i Fundację Transfuzja www.transfuzja.org.pl. I na tych polecajkach się zatrzymam. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie też tej części. Ania opowie jeszcze na koniec o tym kolejnym spotkaniu, które zaplanowałyśmy na 26 kwietnia, ale za chwilę też poodpowiadamy na Państwa pytania. Tak, też jakoś się podłączam i zachęcam, jak Państwo też po prostu wpiszą te konkretne miejsca, czy Lambda Warszawa, czy Ponton, to wszystko też powyskakuje, także proszę się nie stresować, gdyby Państwo nie spisali tych stron. Jeżeli chodzi o nasz kolejny webinar, to tutaj jest screen z naszej platformy edukacyjnej, czyli edukacjafdds.pl. I zapraszamy do uczestnictwa, można się zapisać i tak jak dzisiaj Państwo przyszli, można przyjść za 2 tygodnie. O tej samej porze będziemy prowadzić nasze spotkanie, tylko będziemy już skupiać się na tym, jak reagować na przemoc homofobiczną i transfobiczną. Też to opieramy o doświadczenia pracy w telefonie i o to, co słyszymy od młodych osób, czym podzieliłyśmy się dzisiaj. W każdym razie będziemy mówić oprócz tego, jak właśnie reagować, to też trochę jeszcze więcej o tym, jak się stawać sojusznikiem uczniów LGBT+, i jak zwiększać ich poczucie bezpieczeństwa w szkole, oraz też o takich dobrych praktykach w tworzeniu wspierającego otoczenia dla dzieci i młodzieży. I tu ze szczególnym właśnie uwzględnieniem potrzeb osób LGBT+. Także no nie tylko o samej przemocy będzie i o reagowaniu, tylko też trochę szerzej, więc serdecznie zapraszamy. I wszystkie informacje o webinarach są na tej stronie LGBT+. Wszystko razem jest pisane. Tutaj widzę, że zakradł się błąd, bo tutaj brakuje B. LGBT+.fdds.pl. I tam Państwo znajdą wszelkie webinary, są też właśnie scenariusze zajęć do poprowadzenia w szkole, dlatego zachęcamy, żeby tam Państwo zajrzeli. I od razu odpowiem na pierwsze pytanie, bo to mi się trochę łączy. Webinar będzie można odtworzyć, ponieważ on jest nagrywany i będzie opublikowany na YouTubie, dlatego nie ma problemu, żeby go nadrobić. Nie wiem dokładnie, kiedy się pojawi, takiej informacji nie mam, ale będzie. Okej, to co? Ja myślę, Kasiu, że przejdziemy w takim razie do pytań. I chciałam się odnieść od razu do tego, co też na początku ktoś z Państwa zapytał o to, czy te statystyki, które ja przedstawiałam, dotyczą tylko osób LGBT+. I ja powiedziałam, że nie, że to są takie ogólne nasze statystyki z telefonu, ze wszystkich rozmów, ale pomyślałam sobie, że może jakoś jest to ciekawe, jak to wygląda w przypadku osób LGBT+. Więc za rok 2021 statystyki wyglądają tak, że to są 2-3 kontakty dziennie, i to zarówno mailowe, jak i telefoniczne. Przy czym no, trzeba mieć też na uwadze,
że to mogą być zaniżone statystyki, bo czasem dzieci nie mówią nam wprost o tym, że są osobami LGBT+, i może być po prostu tak, że te statystyki są niedoszacowane, ale te 2-3 razy dziennie to są takie, które my mamy i wiemy, że na pewno tak jest. No i to są właśnie zarówno rozmowy w telefonie, ale też maile, które dzieci piszą. Okej. To tak, to ja bym odpowiedziała też na to następne. Co w tej sytuacji, w której my stwierdzamy, że istnieje zagrożenie życia lub zdrowia, a dziecko nie chce podać swoich danych lub lokalizacji lub rozłącza się? My w takiej sytuacji interweniujemy, mamy możliwość powiadomienia policji, która... O, super, dziękuję za opublikowanie. Informujemy policję i policja już takie dziecko namierza, żeby udzielić pomocy. Także to już nie jest jakoś w naszych kompetencjach, ale to nie zmienia faktu, że podejmujemy działania. Ja tutaj przyznam, że... O, teraz już widzę pytanie. Okej, dziękuję też za wyświetlenie. Chciałabym zapytać więcej o techniczne aspekty udzielania pomocy, gdzie kierować dziecko w depresji z myślami samobójczymi. Jeśli pojawiają się myśli o odebraniu sobie życia, no to jest to już taki bardzo wyraźny sygnał świadczący o tym, że dziecko potrzebuje wsparcia specjalistycznego. No i wtedy mamy do wyboru różne opcje ze służby publicznej albo skorzystanie ze wsparcia prywatnego. No tutaj bardzo ważne wydaje się szybkie skontaktowanie się właśnie ze specjalistą, czyli z lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą, psychologiem i te miejsca, do których, które my też wskazujemy dzieciom, no to są oczywiście poradnie psychologiczne, pedagogiczne, gdzie można szybko znaleźć takie wsparcie, ale są to także środowiskowe centra terapii dla dzieci. To są także takie centra, które są finansowane z budżetu państwa, więc tam można otrzymać to wsparcie po pierwsze za darmo, po drugie szybko. One mają taki stosunkowo krótki czas przewidziany na to, żeby skonsultować takie dziecko, które potrzebuje natychmiastowego wsparcia. I też ważne jest to, żeby pamiętać, że no, niestety jest tak, że w Polsce ten dostęp do specjalistów nie jest równy, ale w tych większych miejscowościach jest też bardzo dużo fundacji, na przykład w Warszawie jest ich rzeczywiście sporo, w których można szukać takiego bezpłatnego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, czy też właśnie konsultacji z psychiatrą. Tak, i jeszcze właśnie Kasia mówiła o myślach, bo też to było w pytaniu. Ja tylko chciałam jeszcze dodać tak, jako taką drugą cegiełkę, że w momencie, kiedy pojawiają się zamiary, czy dziecko podejmuje próby samobójcze, to już jest też taki moment właśnie natychmiastowego działania i wtedy zalecamy kierowanie do szpitala i do ośrodków interwencji kryzysowej. Wiem, że to nie było w pytaniu, ale pomyślałam, że to też może być ważne, dlatego dodałam. I tutaj kolejne pytanie, jak jako nauczyciel wspierać młodzież LGBT+, co mówić, czego nie mówić? Myślę sobie, że jakoś częściowo udało nam się poruszyć ten temat pod koniec, czyli bardzo ważna jest właśnie dostępność, mówienie o tym, że jestem, że możesz do mnie przyjść, mówienie też o tym, że będę reagował, widząc, że doświadczasz przemocy, takie wspólne zastanawianie się z dzieckiem nad tym, jak można rozwiązać jego trudność. No i też to jakoś, na co wskazywałyśmy, to tak,
takie mianowanie dziecka ekspertem, czyli jeśli pojawia się w nas takie pytanie, co mówić, czego nie mówić, no to bardzo często takim przewodnikiem okazuje się trochę taka ciekawość połączona z wrażliwością, czyli jeśli nie jestem pewien, na przykład jak się zwracać do osoby, której tożsamość płciowa nie jest dla nas do końca jasna, no to możemy ją na przykład o to zapytać i wtedy jakoś pokazać jej, że my chcemy się dowiedzieć, jak ona to widzi, jak ona to czuje, czego ona potrzebuje. I myślę sobie, że to jest bardzo jakoś dla mnie też taki poruszający, ważny i wspierający sygnał, że no właśnie, że wspólnie się nad tym zastanawiamy, w jaki sposób o tym rozmawiać, co i w jaki sposób mówić. I to, do czego bym zachęcała, to też właśnie takie wspólne zastanowienie się nad tym podczas tego kolejnego spotkania. Myślę sobie, że tam ten temat uda nam się jeszcze rozwinąć. Dokładnie. My w ogóle, tak jak przedstawiałam, no to mamy to w tej naszej agendzie, czyli jak się stawać sojusznikiem osób, ale tutaj właśnie jest tym nakierowaniem na uczniów LGBT+, i jak zwiększać też ich poczucie bezpieczeństwa właśnie w tym środowisku szkolnym, więc zapraszamy za 2 tygodnie. Ja też o tym wspominałam podczas takiej naszej debaty otwierającej całą tą drugą edycję właśnie kampanii LGBT+, ja, więc też jakoś do tej debaty odsyłam, ona jest dostępna na YouTubie i jest już cała opublikowana, więc to też jest takie miejsce, ale tam rzeczywiście no, gdzieś miałam taki głos, jeden z wielu, więc też skupimy się na tym na kolejnym spotkaniu. Okej, okay, jeszcze coś, jeszcze było jakieś pytanie. Tak, czy fundacja raportuje to, z czym się spotyka, do organów państwa, do Rzecznika Praw Dziecka, prezydenta rządzących? Ten głos musi być słyszalny. Dziękujemy za ten głos i za to potwierdzenie, że jest ważny i że należy go usłyszeć. No my działamy w ten sposób jako fundacja, że prowadzimy różnego rodzaju kampanie społeczne, piszemy listy, piszemy apele, petycje i właśnie kierujemy je do różnych organów państwa. Także też mogą Państwo nasze różne apele wspierać, szerować, podpisywać i w ten sposób też pomagać nam w tych działaniach. Także w ten sposób działamy. Wydaje mi się, że chyba na wszystkie pytania odpowiedziałyśmy. Nie widzę jakichś kolejnych, a też już czas nam się kończy, więc jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawią, to mogą Państwo z nimi przyjść za 2 tygodnie, to znowu będziemy my, a tymczasem będziemy się już żegnać i bardzo dziękować, chciałabym bardzo podziękować za Państwa uczestnictwo, za to, że poświęcili Państwo godzinę 15 z dzisiejszego popołudnia, żeby posłuchać tego, jaka jest nasza perspektywa, ale też z czym właśnie dzieci, młodzież LGBT+ w Polsce się spotykają. Bardzo dziękujemy za jakąś ciekawość, wysłuchanie nas, także za zaangażowanie poprzez zadawanie pytań. Życzymy dobrego wieczoru i do zobaczenia.